Wojna pokoleń. Jadwiga Koryziuk-Zalewska. Witam Państwa. Urodziłam się w Skokowie. Tu mieszka moja bliższa i dalsza rodzina. Ja opuściłam dom rodzinny na długie lata. Chciałam zmierzyć się z trudami życia mojego pokolenia, kiedy ucichły odgłosy II wojny światowej. Po latach, mając już za sobą karierę zawodową, wróciłam do mojej małej ojczyzny. Poznaję ją na nowo, szanuję i podziwiam, jak pięknieje. Dzieciństwo spędziłam na wsi. Od dawna obserwowałam życie rodzinne w domu i moich sąsiadów. Ciężką pracą w gospodarstwie, przy obrządku inwentarza czy przy żniwach wszyscy byli bardzo zmęczeni. Każda para rąk była niezbędna. Nawet dzieci miały swój przydział obowiązków. Niedziela i inne święta były przeznaczone na duchową ucztę i wypoczynek. Pokolenie z tamtych lat żyło bez tabletów, bez telewizji. Było trudniej, ale wszyscy się szanowali. W środowisku wiejskim powstawały różne organizacje społeczne. Pionierami w tej dziedzinie byli pozytywistyczni działacze, których nazwiska kojarzone są z historią Polski. Były to osoby świeckie, duchowni, filozofowie, ziemianie, literaci, nauczyciele, przemysłowcy oraz publicyści. Wymienię kilka znanych nazwisk: Stanisław Staszic, Juliusz Kraziewicz, Henryk Sienkiewicz, Franciszek Stefczyk, Stefan Żeromski, Wincenty Witos czy Władysław Grabski. Wiejskie organizacje miały na celu poprawę życia tej ludności, którym los nie pozostawił wyboru. Zabory i wojny pustoszyły naszą ojczyznę gospodarczo i kulturalnie. Zapraszam do wysłuchania audycji na ten temat. 155 lat kół gospodyń wiejskich na ziemiach Polski. Spotkać się, pogadać, potańczyć, a może pośpiewać. Takie motto przyświecało pokoleniom, którym radość i młodość zabrały wojny. Dlatego też w 1866 roku Piasecznie, koło Gniewu na Pomorzu Gdańskim, z inicjatywy Juliusza Kraziewicza została założona organizacja kobiet wiejskich o nazwie Towarzystwo Gospodyń. W 1877 roku za sprawą aktywnej działaczki Filipiny Płaskowickiej we wsi Janisławice na ziemi rawskiej, dziś województwo łódzkie, powstało pierwsze koło gospodyń wiejskich. Nazwa tej wiejskiej organizacji kobiet jest używana do dziś, którego skrót KGW bywa rozpoznawalny niczym najlepsza marka. Koła gospodyń wiejskich są samodzielną i niezależną organizacją społeczno-zawodową kobiet, pracują na rzecz pewnej grupy zawodowej, poprawy ich sytuacji życiowej, tworzą własny program, pomoc rodzinie w wychowaniu dzieci, pracę na rzecz ochrony zdrowia, propagowanie oświaty prozdrowotnej, podnoszenie stanu sanitarnego obejść gospodarskich oraz pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym. Aktywnie też poszukują różnych form walki z bezrobociem. Pojawiły się propozycje wznowienia nauki ginących zawodów. Zmieniały się czasy, jak też polityczna i gospodarcza rzeczywistość. A kobiety z kół gospodyń wiejskich w swojej mądrości, nie zważając na wiatry historii, zawsze znajdowały sobie miejsce i cel jakże potrzebnej społeczeństwu szczytnej działalności na rzecz swojego środowiska i drugiego człowieka. W czasach bardzo trudnych dla naszej ojczyzny i rodaków, w okresie zaborów, społeczna działalność kobiet przybierała szczególnego znaczenia. W łonie kółek rolniczych i kół gospodyń wiejskich często z narażeniem życia organizowano wzajemną pomoc
dla ludności cywilnej i nie tylko, kultywowano tradycje, religię i Polskę. Kiedy zaczęła kształtować się samorządność, kobiety stawiały sobie także wysoki poziom planu pracy. Znawcy tematu twierdzą, że organizacje te mają elitarny charakter, bo ich działanie jest powszechnie uznawane i cenione, a kierującymi są osoby cieszące się w środowisku szacunkiem i zaufaniem. Często były nimi nauczycielki, miejscowe urzędniczki. Od dawna panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce, m.in. pieczenia, gotowania, przetwórstwa owoców i warzyw, masarstwa, hodowli drobiu, higieny, racjonalnego odżywiania oraz kroju i szycia. Były też wykłady o roli kobiet w życiu rodzinnym, w życiu społecznym. Organizowano potańcówki i konkursy. Tutaj często rodziły się związki miłosne, których droga nierzadko zaprowadziła przed ołtarz. Ożywioną i twórczą pracę społeczną koła gospodyń przerwał wybuch II wojny światowej. Po wojnie, w okresie władzy ludowej, organizacje kobiece wznowiły swoją działalność. Temu pokoleniu młodość zabrała wojna, ale w miastach i miasteczkach ożywiało się chociaż bardzo skromne życie kulturalne. Na wsi pozostawały tylko potańcówki. Przy dobrej współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną zwykle ich miejscem była remiza strażacka. Aby impreza była na przyzwoitym poziomie, należało zadbać o jej oprawę, znaleźć odpowiednią orkiestrę i zorganizować bufet. Miejscem jego był zwykle garaż po usunięciu z niego ręcznej pompy gaśniczej. Z tym wiązały się pewne koszty i z czasem zabawy miały charakter dochodowy, a za zarobione pieniądze wyposażano wiejskie świetlice w sprzęt gospodarstwa domowego, który potem służył do wypożyczenia na rodzinne przyjęcia. Koła gospodyń wiejskich łączyła mocna więź z lokalnym samorządem, a Kościół katolicki mocno wspierał kobiety. Były to lata 40., 50., 60. XX wieku. Trudno dziś na terenie województw w Polsce znaleźć wieś, która nie posiada koła gospodyń. Trudno znaleźć samorządowca, gospodarza gminy, który jest w stanie obejść się bez współpracy z tą kobiecą organizacją. Niemal każda uroczystość w gminie odbywa się udziałem koła gospodyń wiejskich. Wśród wielu samorządów w Polsce jest gmina Opole Lubelskie. Obecny burmistrz, jak i poprzednicy, dość często przy różnych okazjach zapraszają organizacje kobiece do współpracy. Czują się ludzie w gminie, skąd melodia taka płynie, bo gdy nasi występują, to aż serca się radują. Hop, siup, tra, la, la, hop, siup, tra, la, la, hop, siup, tra, la, la, się radują. Osoba, która wie wszystko, co dzieje się w samorządach gmin, jest burmistrz Opola Lubelskiego, pan Sławomir Plis, którego serdecznie witam. Dzień dobry. Jak pan, panie burmistrzu, postrzega działalność kół gospodyń wiejskich w gminach powiatu opolskiego? Bardzo dobrze. Na terenie całego powiatu opolskiego działa obecnie ponad 70 kół gospodyń wiejskich, z czego 16 prowadzi działalność na terenie gminy Opole Lubelskie. Dostrzegam i doceniam tę działalność, dlatego przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń zawsze zapraszamy koła gospodyń wiejskich do współpracy. Jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu, z jakim członkinie kół gospodyń wiejskich podchodzą do pielęgnowania i propagowania regionalnych tradycji i kulinariów, a także do aktywizacji kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowisk lokalnych. Z tej też okazji chciałbym złożyć wszystkim paniom najszczersze wyrazy uznania za dotychczasową działalność i otwartość na współpracę przy organizacji różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych i społecznych, organizowanych w regionie, nie tylko w naszej gminie, ale w całym regionie. Życzę także dalszego rozwoju wielu nowych inicjatyw na rzecz promowania tradycji, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz obyczajów naszego regionu. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za współpracę. Za
chłopcy za las, bo za lasem grają. W czasie zaborów, jak też po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, na przestrzeni lat XIX i XX wieku koła gospodyń wiejskich były organizowane w różnych zakątkach naszego kraju. W Wielkopolsce, w Galicji i w województwie łódzkim powstają pierwsze koła włościańskie. Ślady tej pięknej idei prowadzą też na Lubelszczyznę. Opole lubelskie i okoliczne dobra zmieniały właścicieli. Jak układały się relacje dwór włościanie, zapytam u źródła. Pani doktor Elżbieta Trubiłowicz jest młodszym pokoleniem rodu kleniewskim. Serdecznie Panią witam. Wiem, że pielęgnuje Pani tradycje rodzinne swoich przodków, pomoc potrzebującym i szacunek dla każdego człowieka. Spełnia się jako psycholog, poznaje dusze ludzi oczekujących wsparcia. Jak układały się relacje dwór włościanie, które Pani poznała z historii rodziny kleniewskich? Dzieje rodziny w największej mierze zapisane są w pamiętnikach. Pamiętnikach, które są prowadzone w mojej rodzinie od już prawie 150 lat przez kolejne osoby. I tam zapisywane są różne ważne informacje. Stamtąd między innymi wiem dokładnie, kiedy rozpoczęły się dzieje rodu kleniewskich tutaj. To był rok 1870. Franciszek, mój prapradziadek, zakupił dobro opolskie i od tego czasu kleniewscy są na Opolszczyźnie. Ich dążenie do tego, żeby właśnie te relacje pomiędzy dworem a włościanami były jak najlepsze, chyba najlepiej opisuje taki fragment, który znalazłam z Biesiad Literackich z 7 grudnia 1883 roku. I tam sąsiedzi ziemianie po śmierci już Franciszka zamieścili taki fragment. Pozwolę go sobie przytoczyć. Bardzo proszę. Cnoty synów najpiękniejszym są dla ojców pomnikiem. Do rzędu największych zasług Kleniewskiego policzyć trzeba rozumne i zacne wychowanie dzieci, z których kraj pozyskał pożytecznych obywateli. Własny jego przykład i nauki starczały tu za księgi pedagogiczne. Starał się w młodości przelać w nich własną miłość do ludu, wpajać poszanowanie dla tego stanu i zrozumienie jego potrzeb. Kiedy dzieci wiejskie ze szkółki podejmowano we dworze, synkowie pańscy usługiwali im i ugaszczali jak brać młodszą, której w przyszłości od nich się należy życzliwość, pomoc i opieka. Wiedział on, że w sercach dziecięcych dość rozlić iskierkę miłości bliźniego, a przykład i gorące słowa rozmucha ją, rozszerzy i w jasny rozpali płomień, który serdecznym ciepłem całe ogarnie społeczeństwo. Dziękuję bardzo za te wiadomości. Jeszcze zapytam, czyją wnuczką, czy prawnuczką jest Pani doktor? Prawnuczką Franciszka właśnie, wnuczką Władysława. Franciszek miał dwóch synów, Władysława i Jana, i im przekazał dobro opolskie. Jan, który go główną siedzibą były Kluczkowice, i jego żona Maria prowadzili tam bardzo piękną i rozliczną działalność właśnie, która właściwie była takimi prototypami kółek gospodyń wiejskich. I można o tym przeczytać w publikacjach, które także zostały już na ten temat napisane. Władysław, mój pradziadek, i jego żona Maria mieli aż 13 dzieci, stąd Maria, moja prababcia, miała troszkę może mniej czasu na to, ale też wiem, że wiele czasu spędzała na właśnie spotkaniach z włościankami, z kobietami, które mieszkały w okolicznych wioskach, zresztą Elżbieta to też był fragment ich właśnie klucza. I rzeczywiście to był bardzo ważny element ich życia, żeby gdzieś jak najwięcej tego czasu wspólnie spędzać, żeby też starać się, zwłaszcza niedziela to był wtedy jedyny dzień, kiedy się nie pracowało, był takim dniem. Tutaj nawet blisko bardzo nas powstała herbaciarnia, w której w tej chwili mieści się też bardzo ważna instytucja Złoty Zakrętek, gdzie właśnie Maria podejmowała herbatą, nie żadnymi innymi napojami, tylko właśnie herbatą i rozmową i czasopismami, które były tam pronumerowane, żeby można było je także za darmo przeczytać.
przeczytać, co wtedy nie było takie oczywiste, ale także były prowadzone różnego rodzaju takie no, spotkania, które dziś w kole gospodyń wiejskich się odbywają, czyli wspólne jakieś działania, wspólne hafty, wspólne tego rodzaju prace, które przybliżały bardzo te kobiety, które mieszkają w dworze, w różnych funkcjach tam będąc, jak i te kobiety, które mieszkają na wsi. Bardzo dziękuję za wyczerpującą wypowiedź na temat swoich przodków. Nigdy nie zaginie, ani na Wieszycku, ani na Dolinie, ani na Wieszycku, ani na Koło gospodyń wiejskich w Elżbiecie w gminie Opole Lubelskie niebawem świętować będzie jubileusz 55-lecia istnienia. Są to szmaragdowe gody. O wszystkim, co przez lata działo się w zespole, opowiedzą same jego członkinie. Zapraszam. Przy wejściu do budynku świetlicy w Elżbiecie w gminie Opole Lubelskie widnieje napis: w przeszłość przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia. Jakie marzenia w XX wieku miały kobiety mieszkające na wsi, często zapracowane w swoim gospodarstwie, o trudach, radościach, a także satysfakcji z tego, co robią, co im się udało zrobić dla siebie i najbliższych, poprosiłam przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Elżbiecianki, panią Annę Kucharczyk. Tak mówi o sobie i na pewno wie wszystko o swoim zespole i przeniesie nas w świat marzeń. Zapraszamy. Nazywam się Anna Kucharczyk. Mieszkanką Elżbiety jestem od roku 1971. Dom rodzinny zostawiłam w Górach Opolskich. Polubiłam zawód nauczyciela i spełniłam się wierna zasadom – pomagać i szanować. Szkoła w Elżbiecie była moim drugim domem. Zarządzałam tą placówką przez długie lata. Przemiany organizacyjne w kraju spowodowały, że ostatni uczeń zamknął za sobą drzwi szkoły w 1996 roku. Jako seniorka spełniam się w pracy społecznej na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich Elżbiecianki, któremu przewodniczę. Na zielonym polu studzieneczka stoi, studzieneczka stoi, jaś koniki poi, jaś koniki poi, Kasia wodę brała i przy tej studzience mu się spodobała. Laj, la, 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 la. Pani Ania o swoim zespole wie wszystko i przeniesie nas w świat wspomnień. Zapraszamy. Na terenie gminy Opole Lubelskie w 1968 roku ubiegłego wieku w Elżbiecie powstało Koło Gospodyń Wiejskich z inicjatywy świętej pamięci Zofii Kucharczyk. W tym okresie wieś nie miała świetlicy. Jedynym miejscem spotkań była szkoła. Koło liczyło dużo członkiń. Były one bardzo aktywne i zaangażowane w działalność. Tym, co działo się w organizacji, żyła cała wieś. Czasy były odmienne od dzisiejszych. Wiele rzeczy nie było tak dostępnych jak dziś. Ale tamtejsze przewodniczące bardzo zabiegały, aby gospodyniom pomóc. I w latach 70. bardzo oddaną swej pracy była świętej pamięci pani Kijewska Janina i pani Janina Szafran. W obecnym czasie jest najstarszą członkinią i mentorką w zespole kobiet. Przez lata organizowano wiele spotkań tematycznych. Takim celom w historii poświęcano działalność tej organizacji i skrupulatnie je wykonywano. Na spotkania i warsztaty niezbędne były środki finansowe. Urządzano więc zabawy na świeżym powietrzu, tak zwane potańcówki, które w okresie wakacji cieszyły się dużym powodzeniem. Zadbano o oprawę muzyczną, bufet. Zarobione tym sposobem pieniądze zagospodarowano na wyjazdy krajoznawcze i kulturalne,
na przykład kino, teatr, kabaret. Po takich eskapadach pozostawały zdjęcia, a nawet wiersze, które tworzyła świętej pamięci Zofia Łakoma. Zakupiono też sprzęt gospodarstwa domowego z przeznaczeniem na wypożyczanie. W tamtym czasie wieś miała inne oblicze niż obecnie. Kwitła hodowla. W każdym gospodarstwie były krowy, kury, konie. Uboższa wiedza o przetwórstwie żywności zmobilizowała organizacje kobiece do zorganizowania bardzo przydatnych kursów spożywczych i masarstwa i pieczenia ciast. Aby ułatwić domowe prace, sprowadzono parownice do ziemniaków, aby łatwiej przygotować paszę do skarmiania zwierząt. Magiel elektryczny, szatkownicę do warzyw. Siewnik rolniczy był spełnionym marzeniem gospodyń. Niestety, życie płynie, a społeczności przybyło lat. Zarządzanie organizacją kobiecą nie zawsze osiągało przyzwoity poziom. I w pewnym momencie prężna działalność nieco przygasła. Po likwidacji działalności szkoły w Elżbiecie, budynek dzięki dotacjom unijnym po remoncie zaadaptowano na wiejską świetlicę dla potrzeb mieszkańców. Chodziłem do ciebie zawsze i ochoczo, kiedy księżyc świeci i gwiazdy mi nocą. Ja cię wyglądałam, okienkiem wpuszczałam, żeby moja noc... Słowo nuda nie było znane nikomu. Układano wiersze i piosenki. Dokumentacją życia koła gospodyń elżbiecianek zajmuje się i skrzętnie rejestruje pani Ania Czopek. Pełni ona funkcję sekretarza tejże organizacji. Ania o sobie powie tak. Nazywam się Anna Czopek, moje nazwisko rodowe Bigos. Jestem osobą z pokolenia lat 50. XX wieku. Wtedy nasz mocno zniszczony kraj II wojną światową podnosił się z ruin. Opóźniony rozwój przemysłu, mierny wybór w kształceniu się młodzieży i to mnie wtedy właśnie też również dotyczyło. W tym czasie skończyłam szkołę podstawową, następnie liceum ogólnokształcące w Opolu Lubelskim. Tam zdałam maturę. Jako osoba bardzo młoda czułam potrzebę włączenia się w rozwój mojej gminy. Ukończyłam studia na Akademii Rolniczej w Lublinie, a następnie podjęłam pracę w samorządzie gminnym. W Elżbiecie mieszkam od roku 1989 wraz z rodziną. Obecnie, jako seniorka, wspomagam działalność Wiejskiego Koła Gospodyń Elżbiecianki, które doczekało się szmaragdowych godów. Dziękuję bardzo. Ania Kucharczyk wszystkie smutki wypędza wierszem. Wiersz pod tytułem Pięćdziesiątka koła gospodyń wiejskich w Elżbiecie. Zapraszam. Życie jest piękne jak kwitnący kwiat. I tak też było w kole gospodyń wiejskich przez 50 lat. Każdy coś pichcił, urozmaicał, z różnych zakątków coś przemycał. Wszyscy w gromadzie wspólnie działali i pozytywnie na siebie wpływali. Nikt się nie nudził i nie narzekał. Zawsze na spotkanie z tęsknotą czekał. Trzeba powiedzieć, to były czasy, kiedyśmy piekły, wędziły kiełbasy. Szefowe ciągle o coś zabiegały, różne nowości wprowadzały. Dlatego często o nich wspominamy i naśladować ich się staramy. Wiersz był znakomity. Jak dalej potoczyły się losy elżbiecianek? Bardzo proszę. Reaktywacja i ożywienie pracy koła gospodyń wiejskich nastąpiła w roku 2011.
zmienił się skład liczebnością i wiekiem. Są to kobiety i mężczyźni, osoby pracujące i emeryci. Stanowią zgrany jak dawniej zespół. W grudniu 2018 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowano nazwę Elżbiecianki jako koło gospodyń wiejskich w Elżbiecie. Dzięki dostępności do naszego zakątka spotykamy się, aby wymienić doświadczeniami, pogadać, pośpiewać, potańczyć, posmakować własnych wyrobów kulinarnych. Cenne są też spotkania ze specjalistami, jak dbać o zdrowie, ciało, włosy, a zioła rosnące wokół nas dostarczają radości, robiąc z nich lecznicze nalewki. Okresy świąteczne to uczta dla starszych i naszych wnuków. Ozdoby choinkowe i wielkanocne podziwiają wszyscy. Ścisły kontakt z lokalną grupą działania Owocowy Szlak i lubelskim Urzędem Marszałkowskim umożliwiają nam wyjazdy integracyjne. Fundacja Wczoraj i Dziś z Lubartowa odwiedziła nasze progi. Panie zasmakowały nieznanych im potraw z fasoli, jak smalec i pasztet, oraz lemieszka i zalewajka z kapustą w tle. Każdego roku zaliczamy udział w imprezach organizowanych przez gminę Opole Lubelskie i lokalną grupę działania Owocowy Szlak. Są to Święto Produktu Lokalnego i Jarmark Opolski. Jesteśmy finalistami nagród i wyróżnień. Zdarzają się granty finansowe, za które wyposażamy kuchnię w przydatny sprzęt. Wycieczki krajoznawcze to okazja do poznania kultury, zabytków i obyczajów naszych przodków. Smaki potraw elżbiecianek zawędrowały na Węgry i Sycylię. Ideą kół gospodyń wiejskich w Polsce jest obronić tradycję, polski stół i rodzinę. Nad brzegiem wody stała dziewczyna i zadumana patrzyła w dal. Wiatr włosy rozwiał, aż się pobladła. Były już wspomnienia, wiersz, a jeszcze o talentach, tym razem wokalnych. Koleżanka Ania postanowiła osłodzić jeszcze bardziej życie w grupie przyjaciół piosenką i jest autorką pod tytułem Nasze Elżbiecianki. Zapraszam do prezentacji. W całej okolicy wieść gminna się niesie, w Elżbiecie działają wspaniałe gosposie. W Elżbiecie działają wspaniałe gosposie. Każda z nich urodna, każda z nich zaradna, gdy potrzeba pomóc, serce swoje odda. Gdy potrzeba pomóc, serce swoje odda. Lubią się zabawić i wszystkich ugościć, i przy tym obficie jadełkiem nakarmić, i przy tym obficie jadełkiem nakarmić. Na wycieczki jeżdżą, by Polskę poznawać, a przy tym w podróży trochę pofiglować, a przy tym w podróży trochę pofiglować. Dziękuję koleżance Hani za wspaniałą piosenkę. I tym pięknym akcentem pożegnam koło gospodyń Elżbiecianki, z którymi spotkałam się w szczytnym celu, aby po prostu powspominać, co działo się dawniej i dziś. Dziękuję Pani bardzo. Wiemy już ze wspomnień moich gości w audycji, że działalność organizacji pozarządowych, jak
koła gospodyń wiejskich w Polsce na przestrzeni lat miała szeroki zasięg. Po 100 latach nowy most na Wiśle, kamień Solec nad Wisłą, połączył dwa brzegi, Mazowsza i Lubelszczyzny. Do Opola Lubelskiego powróciły dawne tradycyjne jarmarki. Kupcy w celach handlowych regularnie odwiedzają sąsiednie miasteczka po wschodniej stronie Wisły. Ożyły też więzy rodzinne. Wiele osób pracuje w województwie mazowieckim. My, Polacy, jesteśmy otwarci na integrację. Część historyczną kół gospodyń wiejskich opracowano w oparciu o wydawnictwo Historia kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich w latach 1862-2012. Autor Jarosław Poszepczyński, Warszawa, 2012 rok. Wydawca Fundacja PLON. Fragmenty muzyki ludowej udostępnił folklorystyczny zespół Powiśle przy współpracy Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach, powiat Opole Lubelskie. Serdecznie dziękujemy.